No, to chyba mamy najwyższego poziomu już tutaj. Trzeba będzie coś tu rozbudować. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Tak, dzisiaj zaczynamy sobie nasz relaksacyjny odcinek, ponieważ pewnie będzie też bardziej relaksacyjny. Chociaż w sumie nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tak czy siak, robimy parę rzeczy pomiędzy odcinkami, żeby się nie zanudzić w trakcie odcinków. Czyli po pierwsze i najważniejsze, kolej linowa ma już tutaj nową odnogę, proszę bardzo, łączy się ona tutaj bezpośrednio z nową stacją, która się znajduje w tym rejonie. Po drugie, nie wiem czy to pokazywałem, tu jest ładne połączenie tych, a nie, tego nie pokazywałem, zrobiłem całkowicie połączenie tej dzielnicy, naszych biur i tak dalej, z lasem. Jest to idealnie tu też połączone, tu przystanki bambojowe i tak dalej, drogi były gotowe, a teraz mamy jeszcze dostosowane drzewka. I różne obiekty. Dzięki temu wygląda to na pewno całkiem nieźle i się ładnie prezentuje. Nasza kolej linowa się tutaj ciągnie i tak jak mówiłem tutaj dojeżdża. No i na razie ta druga strona jest jeszcze nie gotowa, bo to będzie w przyszłości. Drugi rejon, który w dzisiejszym odcinku zacząłem sobie od robienia, to jest Bambaj. Bambaj tutaj jechał kiedyś, zawracał dookoła tego, tu było kiedyś takie ładne rondko. Stwierdziłem, że dosyć tego. I nasz Bambaj teraz jedzie dookoła tego budynku, ten budynek to wygląda jakby faktycznie powstał pierwszy, ale Bambaje później, ale oczywiście tak nie jest. I nasze Bambaje sobie tutaj wyjeżdżają, wykręcają i dojeżdżają do naszego przemysłu rolniczego, który stwierdziłem, że może mu się po prostu przydać no taki transport. Ale widzę, że tu się robią korki. Tak czy tak, Bambaje tutaj robią po prostu w sumie, jak teraz się zastanowiłem tak mocniej wiecie. To się zastanawiam, że my to możemy w ogóle tutaj inaczej to rozwiązać z tymi bambajami, bo tutaj mi się robiły te korki. A jak możecie się domyślać, ja korków zbytnio nie lubię, zwłaszcza jeżeli one mają wpływ na przemysł, a tutaj akurat mają wpływ na przemysł, bo tu jest industria i tak dalej. Więc możemy to zrobić, żeby nie było tu problemów, w następujący sposób. Tak, tylko to trzeba byłoby wymienić. Dobra. I tutaj byśmy sobie zrobili podłączenie jednej i drugiej linii. O, dobra. Tak, tu jak możecie myśleć, w tym miejscu będzie przystanek. To się przystanki właściwie. A bombaje się tutaj dostosują do tego później, bo tam potrzebują trochę czasu na zrozumienie swojej zmiany. Dobra, no to, tak, to mamy tutaj przystanki, to chwilę poczekam po prostu. Ponadto dostosowałem tutaj nasz przemysł rolniczy i mamy teraz drugi etap, w sensie mamy drugie, tyle mąk. I tu mamy kolejne duże pastwiska. Ponadto nasze fabryki właściwie działają na maksa, bym powiedział. Raczej nie mają zbyt dużo jakichś tutaj problemów. O, na przykład ci mają nieźle. Także tutaj jest akurat, to bym powiedział, na dosyć duży plus. I kolej liną, w sensie liną jednoszynową tutaj dociągnąłem, ale to chyba było. No i tak, czy ludzie korzystają z naszego Bambaje tutaj? Okej, okay, to z tego nie chcą korzystać. Czy ten Bambaj, aha, zamknięty w złym miejscu, to i tak, wow, rozsiedli się na dwie strony. To było mocne. To było mocne, faktycznie, przyznaję. Tak, to nie odbywają przystanki, teraz się tutaj zatrzymują w tym miejscu. Czyli idą na tego przystanku. To miło. I pieszo też sobie chodzą. No, to bardzo dobrze. Jak widzicie, mamy popyt na mieszkania i teraz tym się zajmiemy. To jest coś ważnego, co trzeba byłoby się tym zająć. I mamy dwie opcje. Albo budujemy w tym rejonie, w naszym blokowisku, ale sądzę, że te rejony mogę spokojnie zabudowywać sobie pomiędzy odcinkami, jako jedną z tych rzeczy, które ja po prostu robię sobie tam w międzyczasie. Natomiast miejsce, gdzie byśmy mogli sobie wybudować naszą nową dzielnicę mieszkalną, wydaje mi się, że mamy dwie opcje. Albo w tym rejonie zacząć i zagospodarować go, ale tutaj ten nasz handel i tak dalej może za chwilę rozciągnę to trochę w sumie. Albo pójść na te rejony, ale tutaj handel jeszcze muszę, w sensie z tej strony niedługo zacznę budować dzielnicę już handlową, tak normalnie, pełną parą, bo my tu mamy przecież linie bambajowe i w ogóle i tak dalej. Ale no nie wiem, może jak nam dziś popytu jeszcze starczy, to sobie w sumie tam zacznę to budować. Może, kto wie. O, właśnie, a propos. Ciekawe, opuszczone budynki są tutaj.
Tak, bo one nie mogą zniknąć, bo one muszą być wyglądać tak samo, jak wyglądają właśnie teraz, więc. Tak, pewnie gdybym teraz odznaczył, to by to zniknęły. No to czy jestem nawet na 100% przekonany. Okej, czyli niektóre nasze parkingi niezbyt działają. Niedobrze. Także tak, rejon handlowy tu się szykuje, bo on tutaj będzie przy wjeździe. I tu będzie jedna autostrada to się ciągnąć, ale automatyczną się na razie nie będę raczej przejmować. Co ważne, ten rejon przemysłowy potrzebuje przebudowy, ale to nie dzisiaj. Więc jedyne rejony mieszkalne, które bym mógł dzisiaj zrobić, będą w rejonie tym. Ale zanim to zróbmy ten handel, bo handel to już się nastawiłem, że możemy go w sumie od razu wybudować. To nie jest jakieś duże wymaganie. A nasz tutaj przemysł może być na takiej górce w sumie, bo to w sumie czemu nie. No bo to tak, weźmy sobie tutaj i wyrównajmy te linie. O, tutaj. A, to teraz tu się zrobi gutki. No to widzę, że w niektórych miejscach faktycznie będziemy musieli. Mamy za dużo ziemi, słowem. Po prostu mamy za dużo ziemi, będziemy musieli ją w niektórych miejscach faktycznie wyrzucać już niedługo. No to będzie ciekawe. To będzie faktycznie ciekawe. Dobra, zobaczmy sobie to. Dobra. Tak, tu jest w ogóle pestka i tą pestkę jakoś stąd muszę wyrzucić, bo ona mi tu zaczęła zawracać. A tą pestkę trzeba wyrzucić na tą stronę, a tu jest nasz przemysł. Prawdopodobnie tu będzie miała pestkę jeden z przystanków, bo w sensie. No bo tutaj ten nasz przemysł pewnie będzie potrzebować takiej pestki. Więc w sumie. Tak, tu się wyrównało mi bardzo grunt. To my możemy ją tutaj powoli właściwie wyprowadzać. Bo tak, tu będzie przystanek pestki. To jest chyba wiadome i. No wszyscy to rozumieją. Czy to jest stacja Edison? Wow, szybko poszło. To było szybkie faktycznie. Bo stacja Edison zazwyczaj się długo na. Nie, to już się. O, to też się wbudowało przed chwilą. Ale tutaj nie możemy znaleźć jeszcze nic. Dobra, to tutaj nic nie kręcimy, a ty jesteś złym budynkiem. No, to tak teraz tutaj trzeba nie dojść jeszcze parę tych właśnie rejonów poprzestawać, bo. No bo się budują jakie chcą się budować, a nie jakie ja bym chciał, żeby się budowały. No tak, tak czy siak. Dobra, dajcie mi chwilę, przebuduję tam pestkę jakoś tutaj sensownie. No i proszę bardzo, mamy tutaj taki. No chwilę to mi się zajęło, ale tak, mamy tutaj taki zjazd, bym powiedział. W sensie. No jest już tutaj coś w tym jest. Tak bym to powiedział. Dużo tutaj nie zrobiłem.
Teraz się tak zastanowiłem, że w sumie nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy, czyli jedne sznurki nie podpiąłem. To możemy w sumie teraz zrobić od razu. Tak, w ogóle mam nadzieję, że mi się te budynki w ogóle tu podłączą, bo tak, aktualnie tutaj to mi się właśnie... Średnio te kable mi się tu bardzo, ten drut nie podoba, ale on musi tu być, no bo inaczej się nie podłączą niestety te budynki. Ale jeżeli zmienię coś takiego, to możemy chyba zrobić sobie tak. Pierwsze, cyk. Dobra, po drugie, teraz, nie, jednak nie chcę. Dobra, teraz już chcę. I to są te digi, które warto to znać. Teraz już mamy tutaj na ulicy. I mamy, w teorii nasz słupek się kończy tam, a w praktyce możemy sobie dalej pociągnąć z tego rejonu. Tak, tu nie będzie stacji, bo tu była stacja wcześniej. Wiesz, w sumie mogę ją zmontować tutaj z powrotem, bo to akurat nie jest duży dla mnie problem. A jak wyrównam teren pod nią, to nie będzie nawet różnicy, czy tu było, czy tu nie było. Dobra, nie to, tylko to będzie to. Dobra. Teraz tutaj, o. Dobra. Jest, cacy. I teraz możemy włączyć znowu play. Tutaj z dojazdem, zaraz sobie dojazd. O, dobra, i tu mamy podłączenie. I najważniejsze, czyli podłączenie tego i tego. Dobra. No i teraz tak, w teorii za chwilę tutaj nasze pociągi powinny, o, zacząć już funkcjonować. I już się właśnie włączyłem. A co ważne jest to, żeby tutaj była stacja. Nie ma, to niech będą tutaj ci zadowoleni. No i tak, pestkę przeciągnę, tylko wam pokażę w skrócie. Tu miał być przystanek końcowy, bo tu zrobiłem pestkę, żeby miała przystanek. No ma, to podłączmy sobie. Tak, no bo tutaj to jest, tu jest na razie tymczasowa pętla, tak, ale jeżeli możemy, to już nie będzie. Także tak, tutaj jest pestka, tu jest przystanek nowy całkowicie, pestki. Jak widać, jest dosyć tutaj odjechany wyjątkowo, jeżeli chodzi o figurę swoją, dzięki czemu no, wygląda dosyć ciekawie, tak to bym powiedział, tu mogę sobie w sumie wyglądać trochę tego terenu. No i tak, tak wygląda nasz przystanek T1, tutaj jest wjazd na dole do naszego dworca. No i czy ktoś korzysta z naszego przystanku? Na razie nie. Może się rozkręcałem dopiero. Tak, bo tutaj też nie ma dużo, tutaj jest kawałek tych biur i tak dalej, ale przystanki, z tego co pamiętam, tak, przystanki są. Także tak to wygląda. Dalej mamy przystanek ten tutaj, no i z tego jestem przekonany, że w przyszłości będzie dużo osób korzystać. No, już jest trochę, czeka. Także tak, tu będzie w jedną i w drugą pewnie, o, tu idą nawet od drugiej strony. I tu jeszcze właśnie te wyjścia podziemne. W sumie bym zapomniał o nich zaaplikować się tutaj. Tu mamy taką właśnie miejsce, gdzie po prostu tutaj jest wolne miejsce, tak? Mogę na nie potrafi wszystkich tych rejonów skomplikować jako jeden rejon, więc tu możemy sobie zrobić tak. I tutaj sobie zrobimy dojście. O. I tutaj przejście. No i jest to już jako tako zaczyna wyglądać jakoś bardziej z sensem. Tak, jestem przekonany, że o tych wyjść, już tu widać, że jest jakiś ruch, rowerzyści, jacyś jeżdżący. No i ta stacja, do tej stacji na pewno będzie trochę osób wchodzić, bo to jest idealne chyba najszybsze połączenie z jednoszynówki i z tą stacją. Jest ona trochę fikowa, ale sądzę, że ujdzie finalnie. No i tak, co się zmieniło? No to tutaj jest duża ulica, no bo musiałem jakoś przyciągnąć tutaj tą stację, więc tak. I tutaj nasze przystanki, te dla pestki, to też jako tako zaczynają się tutaj póki co włączać do funkcjonowania. Nasz cały rejon, nie wiem czy tu przyciągnąłem całą naszą dzielnicę, więc turystyka się tu będzie budować. Tu mamy straż pożarną, bo okazało się, że jej zbytnio tutaj nie ma w okolicy. No i tak sądzę, że to może być dobry na razie start, bym powiedział, jako ten rejon. No i jedna szybówka na razie tutaj jedzie jak jedzie, ona w przyszłości na pewno pewnie wjedzie na tą ulicę, bo o ile tutaj w teorii są te dwa pasy, to ja nie wiem, czy ktokolwiek jako... W sumie wiecie co, my to możemy już teraz. Będzie to ładnie, w sensie i tak ładnie to wygląda, ale dla mojego po prostu czystego ja bym to sobie zmienił. Czyli tak, dobra. I tutaj sobie Czyli ja za chwilę w ogóle live'a zaczynam, dlatego już na ten moment i za chwilę będę dalej sobie nagrywać. No takie rozwiązanie chyba nie będzie złe. Jest takie trochę bardziej ciekawe fikumiku, tutaj ten zakręt jakoś przeżyjemy już. Dobrze, no na razie niech tak będzie, bo z tej stacji, z tego co pamiętam, trochę osób korzysta i pewnie tutaj z Bambajów. A nie, bo Bambajów nie przeciągnąłem tego ich przystanku w sumie.
bo czekaliśmy, aż się przełączy. A i jeżeli wyłączymy, to one w ogóle tutaj nie będą chciały jeździć. To też jest bardzo ciekawe. Ale oczywiście my im się tak łatwo nie damy. Bambaje mają tu tak czy siak przyjeżdżać. Więc sądzę, że w ten sposób będzie całkiem nieźle. Dobra, no i tutaj nasze rondko z lekko zabudowującą się przemysłem. Dobra, teraz czas na budowę naszej dzielnicy mieszkalnej. I ona będzie w tym rejonie. Jakby wam to powiedzieć, standardowa procedura od ostatniego odcinka, właściwie fragmentu odcinka, minęło pewnie z tydzień. I z minusów nagrywania dzisiaj odcinka jest to, że nie słyszę na jedno ucho. Nie wiem dokąd to czemu, ale nie słyszę, to nie jest ważne. Ważne jest to, co ja robiłem w tym międzyczasie. W międzyczasie zbudowałem nową dzielnicę. I właściwie nie pamiętam, co ja mówiłem, że będę robić przed odcinkiem, więc tak w dużym skrócie pokażę, co tu się działo. W sensie, tu chyba dużo nie robiliśmy. Tu jest dzielnica handlowa. I wydaje mi się, że tutaj raczej nic nie wymyślałem zbytnio. I na pewno co się działo, to... Czekajcie, jakaś była dzielnica handlowa, jaką budowałem. No to może była jednak ta. Ta, pewnie to była ta dzielnica handlowa, bo... Tu żadnych innych takich faktycznie po drodze to nie widzę dzielnic handlowych. No tak czy siak, co budowałem przed chwilą, to jest ta dzielnica mieszkalna nowa. Ona się tutaj dopiero co zaczęła budować. Co ważne, ta dzielnica jest już w pełni skomunikowana i z wszystkimi środkami, nawet ze schronem. Co jest na duży, duży i jeszcze raz plus. Wybudowałem nowy węzeł tutaj przesiadkowy. Pociągi, metro, kolej nowa i tak dalej. Kolej nowa nawet zaczęła być już wykorzystywana. Metro co prawda jest tutaj, no ale tak czy siak. Najważniejsza jest ta nowa dzielnica. Ona, no, jest ciekawa, tak bym powiedział to. Ma tutaj parę nowych rozwiązań. Jak widzicie, jest zupełnie w inny sposób. Z ukośnymi ulicami i tak dalej. Jest są jeden linia bambajowa. Kończyła się tutaj swój bieg. Niedawno jeszcze. Ja ją przeciągnąłem tutaj dalej prosto. Z podłączeniem do naszego dworca kolejowego. Tutaj jak widzicie teraz ma przejazd bezpośrednio do pociągów towarowych. Aby mogły ominąć nasz dworzec. I bez jakichś tutaj większych problemów po prostu się sobie omijają te pociągi, tak? Możecie zobaczyć, o właśnie. Właśnie o wilku mowa, pociąg po prostu omija. No i cały nasz tutaj dworzec, oczywiście musiałem jakoś skomunikować ciekawie, więc tutaj są przejścia podziemne. Jest ich dosyć dużo, z różnymi rejonami, żeby dało się oczywiście w nie dochodzić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka koniecznie się tutaj wydarzyła, to jest oczywiście nasz bambaj. Czyli idąc dalej, tu jest przystanek bambajowy do przesiadek właśnie z pociągami, co jest na duży plus. No i dalej nasz bambaj wjeżdża wtedy ten nasz system, przejeżdża przez tą dzielnicę i jedzie cały czas w dół do tej pętelki obok tutaj.
z naszą linią na, no wiadomo, tutaj oczywiście przemysł leśny. Co jeszcze się wydarzyło, to jest nasza linia ta z przemysłu leśnego, teraz została wydłużona i ma pętelkę tutaj, nie wiem czy to wam pokazywałem w sumie. I jeszcze dwie nowe linie bambajowe puściłem, a mianowicie jedna jedzie w kręgu. A mianowicie jedzie sobie po tych skrzyżowaniach tutaj w środku i możecie się zdziwić, ale dosyć dużo osób z niej korzysta i zawraca sobie w tym rejonie. Czy dużo osób korzysta? No, nie mnie oceniać, jednakże pokazuje 52 osoby dziennie, a nie na tydzień, czyli ogólnie całkiem nieźle, jak na Skylinesy. Czyli tak wygląda tutaj komunikacja. No i oczywiście nie mogę sobie nie pozwolić tutaj budowania stacji meta, jak jest tutaj na przykład jedna stacja meta. Czekajcie, czy tu nie mogą się budować? Nie, nie mogą. Dziwne. Dziwne naprawdę. Cały czas nie słyszę, ale to też jest bardzo dziwne. I drugi rejon, w którym faktycznie jest tutaj, to jest tutaj stacja i to jest tranzyt pomiędzy, miał być to tranzyt między pestką a metrem, bo to wiadomo, jedzie tutaj dalej bezpośrednio do tej naszej dzielnicy i tak dalej. I chyba zaczęło być bardziej wykorzystywane te metry dzięki temu. I jest tutaj oczywiście jakieś podłączenie drogą i tu przy okazji wam nie pokazałem, czy tam to jest przejście takie nadziemne. Zabiłem. Dobrze, zobaczmy. Pestka przyjechała z dwoma osobami i załadowała się do 19 osób. No to może faktycznie ludzie zaczęli korzystać z pestki. W sensie, bo ja tu zawsze chciałem, żeby ta... W sensie, oczywiście pestka będzie jechać dalej, tak? To chyba wiadomo, ale tak czy siak, tak to wygląda na ten moment. Tutaj będzie dalej w przyszłości dzielnicę. Już przygotowuje się podbudowa tej dzielnicy, bo to jest jedna z tych nowych. O, dużo handlu chce się budować. Cały czas nie mogę sobie przypomnieć, gdzie wybudowałem nową dzielnicę handlową, bo pamiętam, że gdzieś ją budowałem. No musiało to być chyba to. Pewnie tak, bo tu jest taki nowy przystanek w pestki. Pewnie nad tym pracowałem ostatnio. Bo po prostu nie mogę sobie przypomnieć. Zupełnie nie mogę sobie przypomnieć, co ja robiłem ostatnio. Dobra, pewnie tak czy siak mi napiszecie w komentarzach i będę wiedzieć. Byłoby to naprawdę miłe. O, oczywiście nasz parczuś, jak widzę, dostał kataklizmu, tak dla odmiany, się kawał, ale tylko mało dosyć, że go się spaliło, no to jakieś już sukcesy mamy. No i jeszcze jedna rzecz, która się ważna tutaj wydarzyła, to jest to, że jeden bambaj puściłem tutaj, no i nasz bambaj, jeden taki długi, nie wiem czy pamiętam tego wszystkiego, no i tu jechała sobie, to, w sensie jedzie sobie tutaj dołem, i tutaj, i tu zawracała, tu miała pętelkę. Nigdy więcej. Wydłużyłem ją trochę i mi jedzie już teraz tutaj. Tutaj skręca, w ogóle coś się strasznie loguje. Jak widzicie, jest tu dużo osób. I jedzie sobie taką długą trasą, jak widzicie, i ludzie jadą tą trasą faktycznie. I ona później sobie tutaj wjeżdża pod górkę z przystankami i tak dalej. I jedzie na razie do tej pętli tu tymczasowej. Na tej pętli są trzy bambaje plus jeden czwarty przejeżdżający przez to wszystko. Chociaż widzę, tu jest więcej kolorków. Czekajcie, tu są dwa linie? Nie. Nie, nie, dobrze jest. Cztery łącznie linie i w ogóle wszystkie w innych kolorach, to też jest ciekawe. Po drugie, poukładałem ładnie tutaj to towisko, już przygotowałem. Zmieniłem tutaj do tej pętli, no i coś, co ewidentnie może się rzucić w oczy osobom, które bardziej przykładają się do oglądania tutaj tych rejonów, to jest to, że mamy tutaj już ładny wjazd, w sensie tej drogi naszej alei, to jest ulica Wiktora. Sześciopasmowa droga z drzewami, okej, okay, dobra. No i tutaj dodałem też ścieżki rowerowe, żeby mieli jak coś po prostu wjeżdżanie na górę. Więc w teorii tymi ścieżkami rowerowymi mogą wjechać na górę, a nasz zjazd tutaj rowerowy zamieniłem na drogę, dzięki czemu w teorii może więcej osób z niej korzystać. Naciskam, mówię słowo klucz w teorii, bo w praktyce to ja nie wiem, jak nie korzystałem z tego. Natomiast jak widzimy, mamy taką ciekawą pętelkę, mamy taką w Warszawie, też na Starym Mieście, ulicę Karowa. Jest to coś podobnego, jednakże na miarę Skylinesów, czyli nie aż tak ładne i tak dalej, bez modów. Do tunelu, bo to jest tunel łącznikowy i oni później wszyscy jadą gdzieś dalej, głównie wszyscy jadą tam autostradą. I chyba z tego, co mi się wydaje, większość z nich jedzie do naszych rejonów handlowych. Co jest bardzo ciekawą nowiną, że aż tak dużo osób korzysta z tego tunelu. Jestem oczywiście bardzo zadowolony, bo zobaczcie, ile tu jest różnych dróg. No, ewidentnie pokazuje to, że było to potrzebne i nasze pociągi nie są już nigdzie na wiadukcie. Tu jest taki mały węzeł przesiadkowy. Zbudowałem, bo czemu nie? Dobra, a teraz rzeczy, które będę robić teraz, to jest wybudowanie tutaj nowej dzielnicy. Bym zrobił to normalnie na odcinku, ale ponieważ nie słyszę na jedno ucho, to nie jest mi zbyt przyjemnie mówić, więc zrobię to na najlepszy i zakończę po prostu odcinek dzisiejszy. No, czy tam po prostu, to też nie wiadomo. Tak czy siak, lecimy z kolejnym timelapsem.
chwilę sobie popracowałem nad tą dzielnicą i wygląda, no, całkiem bym powiedział, zacnie. Mamy naszą świątynię tutaj w obfitości, jeżeli dobrze pamiętam, taką nowoczesną. Stwierdziłem, że jeżeli dookoła mamy tutaj dom spokojnej starości i to aż tutaj, jak widzimy, cztery, to stwierdziłem, że oni muszą też mieć jakąś tutaj możliwość wyznawania wiary. Więc proszę bardzo, taki nowoczesny kościół. No, ewidentnie to jest dobre rozwiązanie. Po drugie, mamy tutaj świątynię, która to jest bardzo mały obiekt, a ma pod względem wielkości, a możliwości jego, to jest największy. On daje najwięcej szczęścia i tak dalej w porównaniu z innymi budynkami. Ponadto mamy obserwatorium, jak widzimy, proszę bardzo. Radar, jeden i drugi. Tutaj mamy pogodowy, a tu mamy, proszę bardzo, do naszych. Jakby coś chciało nas wlecieć, jakiś meteoryt czy coś. No i tak, tu mamy jeszcze stację taką badań, ogólnych po prostu, taki budynek unikatowy. I z budynków takich tych specjalistycznych to właściwie jest tyle. W teorii się nie wydaje dużo. Oczywiście drzewka i inne rzeczy dookoła będą. Nie wiem, czy będą kamyczki, czy drzewka. Jeszcze się zastanowię. Coś, co zainstalowałem i sądzę, że to jest bardzo znane, to jest kolej linowa, którą tutaj mamy. Ludzie ją pokochali, naprawdę, po prostu tutaj macie 70 osób, które z niej korzysta i jak widzicie dojeżdżają tu na dół, gdzie mamy 78 osób korzystających z tego i oni aż dochodzą do tego. Jeżdżą bambajami i tak dalej, więc jest to, o, nawet stąd, tu, wow. No, więc jest to co najmniej ciekawe, że im się tak tu. On cały czas tędy jedzie, tylko go puściliśmy trochę inną trasą. Ma teraz przystanek tutaj, taki jeden mu dorzuciłem, nie wiem czy ktokolwiek z niego korzysta. I czy ktokolwiek nie jedzie? O, ale jak widzę, ktoś nie jedzie, bo są aż trzy osoby i zobaczmy, czy. No, czekaj. Najpierw ty. Ty masz trzy osoby i masz pięć, czyli wsiadły osoby, a ty masz trzy osoby i wsiadły i wysiadły chyba dwie osoby. Okej. Okay. No dobra, no to w takim razie to jest dobra nowina. Dalej mamy naszą stację kolejową. No, na cały czas jest coraz bardziej obsługiwana, tak? Pociągów jest o 25%, więc trochę więcej, ale na razie sądzę, że nie jest to, w sensie jest dużo osób korzystających, ale nie aż tak dużo. Tu jest dużo osób czekających i tu jest dużo. No a dalej to mamy, dalej dopiero jest ta stacja. I see missed opportunity to have station here. No i nie jest to złe rozwiązanie. Może, kto wie. Tak czy siak, mamy tutaj też przyszłościową kolej linową, już ją sobie postawiłem, bo tu nie będzie tutaj tego śmietnika. Tu będą inne dzielnice nowe w przyszłości. Natomiast co jest najważniejsze w tym rejonie, to pomijając to, jak ładnie tutaj poustawiam te uliczki, buduje się tutaj taki handel ciekawy, to mamy oczywiście Bambaje. I to jest coś, jak możecie myśleć, tutaj omijam. Nie bez powodu, bo jeszcze najpierw powiem wam o przejściach podziemnych, dam ich tutaj trochę więcej. Jak widzicie, tu jest przejście i oni bardzo je polubili. Ogólnie, multum przejść podziemnych, oni je bardzo uwielbiają, w różnej możliwości chodzą. Nawet po tej stronie zrobiłem przejścia, o, bo tu jest jedno takie główne wejście i oni je też bardzo. Natomiast tutaj, no, jest to co najmniej jedno z ulubionych ich przejść na drugą stronę i nawet dzięki temu trochę mniej korzystałem z tej kładki, którą budowałem. Ale wracając do meritum, mamy, proszę bardzo, piękny węzeł bambajowy na 5 bambajów. Nie jest idealny, ponieważ jedna linia musi przejeżdżać przez inny przystanek. Mamy na myśli zieloną, skróconą. Ale tak, zielona nasza linia, tak to jedzie tutaj. W teorii ona powinna po prostu przejechać tak i tu pojechać na dół. Ale ponieważ żyjemy w moim mieście, to węzeł, a właściwie pętla jest rzeczą świętą. Czyli nasze bambaje zielone jedą w obydwu kierunkach i stąd jadą naszą pętlę i zatrzymują się. Jeden się zatrzymuje tutaj, pod jeden z główniejszych przystanków, a drugi się zatrzymuje na tym przystanku, tu takim na uboczu, bo stwierdziłem, że pewnie mało będzie osób z niego korzystać. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj dosyć dużo linii. Z każdego przystanku, co ciekawe, ludzie korzystają, więc to jest na plus. No, akurat ten się nie wlicza do tej zasady. Tu jest 16 osób po tym przystanku, tu jest trochę osób. No i zazwyczaj oni dochodzą nawet do tych przystanków różnych. Także jest to co najmniej ciekawe. Tak, z niebieskiej nie korzystają, tej właśnie jasnej niebieskiej, o tej tu. Ponieważ jest to bardzo prosta wyszerzyna. Ona jedzie aktualnie donikąd. W sensie ona. Nawet to, że funkcjonuje. W sensie ja bym jeszcze zmniejszył jej budżet do 2%, tak. I to będzie i tak chyba jeden z najlepszych tutaj powodów, jaki możemy teraz im dać. I tak, jedną rzecz, jaką bym tu zmienił jeszcze, zanim przejdziemy dalej, to zrobienie tutaj nauda, żeby się nie robił korki, bo mimo wszystko na tym odcinku mamy w teorii 5 linii bambajowych. To jest bardzo dużo.
Jeżeli gracie w Skylinesa, to wiecie, że to jest dużo. A na tym odcinku już są cztery linie, co i tak jest no bardzo dużo. No po prostu w skrócie, bardzo, bardzo dużo niestety jest osób korzystających z tego odcinka, ale jak widzę, no oni korzystają z tego naprawdę nieźle. Czy ktokolwiek korzysta? Jest, zaczęli korzystać z tego przejścia. Dobra, i z naszej kolei nowej tak samo. No powiem wam, że to jest chyba dosyć dobry odcinek, w sensie długo go strasznie nagrywałem. Mamy nową dzielnicę mieszkalną tutaj. Mieszkalnych to ja będę musiał więcej budować w przyszłości, bo tu jest trochę tego w tym rejonie i jakiś park trzeba będzie nowy wymyśleć. Mówiliście o parku rozrywki, żeby wybudować w naszym mieście, ale się zastanawiam, czy będziemy go budować po tej stronie, może tutaj od naszego nowego zagłębia turystycznego, czy bardziej właśnie pójść w jakiś tutaj park, nie wiem, zoo czy coś. W sumie zoo, może od tej strony. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie. Wybudować tutaj bardziej zoo, park rozrywki, czy może rezerwat przyrody. No zobaczymy. Tak czy siak, na pewno park rozrywki gdzieś jeszcze wybudujemy, jeżeli nie tutaj. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. No i cóż już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, długo czekałem, żeby zbudować szczyt i się też długo zastanawiałem, jaki budynek postawić na szczycie, bo miałem trzy koncepcje, ale chyba ta jest najlepsza. Taki piorun ochron na dachu. No, całkiem ładnie ta góra wygląda. Długo się też zastanawiałem w ogóle, co tu wybrać, dlatego teraz to jest ta dzielnica na moim kanale. Jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, wejdź do linku w opisie na serwer na Discordzie Avizalandia. Do zobaczenia już wkrótce, jak mi się nie zatnie Skylines. Cześć!